Dobrze, Zbyszku, może byś opowiedział coś jeszcze o tyczkach Miwardi. Może zacznijmy od modelu 5000, który szczególnie przykuł moją uwagę jako właśnie taka tyczka w klasie naprawdę ekonomicznej. Jest to, jak widać, no, tyczka w do 13 metrów w ofercie. Jest to, popularnie mówiąc, tyczka w klasie ekonomicznej, ale nie jest to tyczka taka, która jest często spotykana w ofertach tej klasy, które są inne, mają najtańsze. Jest to wędka, która no, powinna spełnić wymogi, oczekiwania nawet zawodników, którzy startują często w różnych zawodach rangi ogólnokrajowej, dla wymagających wędkarzy takich rekreacyjnych, którzy również nie jeżdżą na zawody. Taka, która nie kosztuje dużo, a spełnia wiele wymagań takich. Mhm. Zgadza się. A powiedz coś może o 7000. Następny model Evolution 7000 jest to wędka o nieco wyższej klasy, oczywiście kosztuje trochę więcej, ale jest dużej mocy, jest to wędka przeznaczona dla zawodników, dla wymagających wędkarzy. Jest naprawdę bardzo sztywna. Jest sztywna, a przy tym bardzo mocna, pozwala łowić na ciężkie zestawy, pozwala łowić duże ryby, na duże haki, do łowienia karpi po uzbrojeniu topem karpiowym, także jest to wędka taka bardzo mocna, a przy tym nie jest ciężka i dość szybka jest. Opowiedz o tyczce, którą sam wędkujesz, 9000, modelu 9000. Jest to model, którym łowiłem w tym roku. Tą wędką przełowiłem cały rok. Jest to wędka no już dla najbardziej wymagających wędkarzy. Można to sobie obejrzeć w sklepach najlepszych wędkarskich, porównać w stosunku do innych wędek, jeśli są rozłożone w niektórych sklepach. Posiadają po kilka tyczek różnych firm, sklepy. Można sobie pooglądać, zobaczyć, jak te wędki wyglądają. Jest to dla najważniejszych, dla najbardziej wymagających wędkarzy na najważniejsze właśnie już zawody, imprezy wędkarskie. Również pozwala łowić duże ryby. Sam osobiście łowiłem na treningach w tym roku karpie największe 12 kilo. Właśnie tą wędką uzbrojoną w top karpiowy i z uzbrojoną w amortyzator 1,8 mm z pełnej gumy, haczyk numer 8 mocny karpiowy i do tego żyłka na przyponie 189. Jest to wędka sztywna, lekka, a przy umiejętnym oczywiście holowaniu ma wystarczający zapas mocy, aby wyholować duże ryby i nawet ciężkimi spławikami. Jeszcze został nam najwyższy model. Jest to model, który no, jest najbardziej dla najbardziej wybrednych wędkarzy. Jest to wędka no, najwyższej klasy światowej, a przy tym ta cena nie jest aż tak ogromna, jak to się nieraz spotyka. Ta wędka jest, no, trudno znaleźć lepsze wędki na świecie. Jest to absolutnie.